Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem Wam pokazać zjawiska, których jeszcze nie pokazywałem, których jeszcze nie widzieliście u mnie na kanale. Kiedyś chciałem Wam pokazać przy okazji omawiania zachowania różnych kryształów w świetle spolaryzowanym. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda, jaki obraz uzyskuje się podczas obserwacji kwarcu w skrzyżowanych Nikolach, w świetle spolaryzowanym. Nie udało mi się to wtedy. Teraz dostałem ametryn, przepiękny ametryn od jednej z moich klientek do oceny. I w tym kamieniu obserwujemy kilka zjawisk, które chciałem Wam pokazać. W książkach te zjawiska są opisywane. Pokażę Wam tutaj taką książkę. To jest książka z 1935 roku. Wspaniale napisana, językiem niezwykle przystępnym. Także polecam wszystkim, którzy nie są związani z nauką, a chcieliby się czegoś o tym dowiedzieć. Tutaj omawiane są bardzo trudne rzeczy w bardzo przystępny sposób. Książka Świat kryształów, dr Zygmunt Weiberg, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza. I tutaj na odkładce tej książki u góry widzimy dwa takie obrazy. Jeden z tych obrazów jest to tak zwane bycze oko albo rybie oko, czyli to jest obraz podczas obserwacji prowadzonych w świetle spolaryzowanym wzdłuż osi optycznej kryształu, charakterystyczny dla kwarcu. Jeżeli zobaczymy taki obraz, to wiadomo, że to jest na pewno kwarc. Ten drugi obraz to jest bardzo specyficzny obraz, również charakterystyczny dla kwarcu, ale nie tylko. To jest dla kryształów, które skręcają płaszczyznę polaryzacji światła, tak jak kwarc, ale są zbliźniaczone. Jeżeli to są bliźniaki, jeżeli obserwujemy bliźniaki, to będziemy widzieć tak zwaną spiralę Ariego, która jest tutaj pokazana. Wewnątrz książki jest to jeszcze lepiej pokazane na rycinie. Już Wam opisuję, pokazuję doświadczenie. Czyli umieszczamy sobie, tak jak poprzednio, umieszczamy sobie kamień pomiędzy Nikolami. Oczywiście Nikole są skrzyżowane. Umieszczamy kamień tak, ponieważ kamień podczas obracania kamienia w takim oświetleniu, kamień cztery razy podczas obrotu zostanie zaciemniony, cztery razy rozjaśniony. Więc znajdujemy sobie pozycję kamienia taką względem płaszczyzny polaryzacji światła, żeby kamień był rozjaśniony. Następnie trzeba tak obracać kamieniem, żeby znaleźć miejsce, w którym na powierzchni kamienia albo wewnątrz kamienia zobaczymy tęczę. Jeżeli widzimy takie barwy interferencyjne, to znaczy, że obserwujemy mniej więcej wzdłuż osi optycznej kryształu i wtedy możemy wsadzić pomiędzy kryształ a ponad kryształem możemy umieścić soczewkę Bertranda Amitriego, albo tak jak ja tutaj używam zwykłej lupy gemologicznej, dlatego że z soczewką jest to o wiele trudniej sfilmować. Obraz niby jest lepszy, ale do obserwacji, a nie na filmie. No i jak widzicie, można zobaczyć obraz właśnie taki, jak tutaj, na okładce tej książki, czyli to rybie oko albo bycze oko. Charakterystyczne jest to, że jeżeli będziemy kręcić Nikolem, który znajduje się poniżej, czyli polaryzatorem, dlatego że Nikole nazywają się polaryzator ten dolny, analizator ten górny. Więc mamy polaryzator i analizator. Jeżeli zaczniemy kręcić polaryzatorem o pewien niewielki kąt w lewo i w prawo, to wtedy barwa tego oka, tego byczego oka, tego centralnego punktu, tego centralnego pola wewnątrz obrazu, będzie nam zmieniać barwę. To jest charakterystyczne. Ten kąt jest właśnie równy polaryzacji światła, skręceniu płaszczyzny polaryzacji światła. I no, na tej podstawie można by wyznaczyć to skręcenie.
I teraz drugie zjawisko, które widać w tym kryształe. Jeżeli przesuniemy odrobinę soczewkę, przez którą prowadzimy obserwację, to okazuje się, że obraz się zmienia. Obraz się właśnie zmienia na taką spiralkę Ariego. Jak tutaj. Czyli widzimy, że te izogiry, ponieważ tak nazywają się te linie, zaczynają nam się łączyć razem, ale one nie łączą się tak, jak pokazałem to wcześniej w poprzednim materiale, na wprost ze sobą, tylko one łączą się takim skręceniem. To oznacza, że w tym miejscu, które obserwujemy, przechodzi oś kryształu przez kryształ, który obserwowaliśmy wcześniej, ale także przez jego bliźniaka, który jest, ma płaszczyznę polaryzacji światła skręconą w drugą stronę. Czyli mamy dwa bliźniaki. Jeden jest bliźniakiem lewym, drugi jest bliźniakiem prawym. O co chodzi z lewy prawym? Chodzi o chiralność. To jest tak, jak prawa dłoń i lewa dłoń są chiralne, czyli nie są takie same. Są swoimi obliczami lustrzanymi. Nie są dokładnie, nie przechodzi jedna w drugie. Czyli jeden, mówimy o tym, że kryształ rośnie albo jako kryształ kwarcu prawy, albo kryształ kwarcu lewy. Mamy tutaj dwa kryształy kwarcu, lewy i prawy, jeden nad drugim. Jeden z nich jest cytrynem, a drugi z nich jest ametystem. I łącznie mamy ametryn. Jest to charakterystyczne wyłącznie dla naturalnych kamieni. Poza tym, na podstawie tego badania możemy stwierdzić, że ten kamień nie był poprawiany. Dlaczego? Dlatego, że widać dokładnie, jak przebiega to ta linia zbliźniaczenia przebiega w taki bardzo specyficzny sposób, który jeżeli, nie potrafię tego pokazać, ale jeżeli obserwuję to w troszkę innych warunkach i pod mikroskopem, to widzę, że to mniej więcej wygląda tak jak wnętrze znaczka Mercedesa. Tego rodzaju obraz jest charakterystyczny dla zbliźniaczeń na prawie brazylijskim, które występują wyłącznie w kwarcu. Które występują w kwarcu naturalnym, wyłącznie w kwarcu naturalnym. W syntetycznych kwarcach nie znajdziemy tego. Znaczy, można syntezować kwarce w taki sposób, że one będą rosły też tak dziwnie, czyli jeżeli użyjemy naturalnych kryształów zbliźniaczonych w ten sposób jako zarodków krystalizacji, będziemy prowadzić krystalizację w autoklawach, to rzeczywiście uzyskalibyśmy takie kryształy, które będą idealnie imitowały kryształy naturalne. Ale tego się nie robi, dlatego że kwarc koduje się po to, żeby, czy tam krystalizuje może hodowane kryształy, no tak się mówi, hodowane kryształy. Kwarc krystalizuje się syntetycznie po to, żeby móc z niego uzyskać rezonatory kwarcowe do radioodbiorników, do generalnie do stosowań elektronicznych. I po to, żeby one miały te właściwości piezoelektryczne, to musi być kryształ, który nie jest zbliźniaczony i który jest albo kryształem lewym, albo kryształem prawym. Dlatego specjalnie przygotowuje się zarodki krystalizacji tak, żeby rosły kryształy niezbliźniaczone. Dlatego syntetyczny, jeżeli widzimy, że kryształ jest zbliźniaczony, to zasadniczo możemy powiedzieć, że to jest kryształ naturalny. Gdyby to był kryształ naturalny poprawiany, ponieważ można ametyst poprawić w taki sposób, że on będzie wyglądał jak ametryn, robi się to tak, że ametyst po oszlifowaniu wkłada się do łaźni piaskowej. I tą łaźnię piasku, czyli po prostu zanurza się go w piasku, ale tak, że część kryształu wystaje z piasku, ponad piasek do powietrza, część jest z piasku. Następnie piasek ogrzewa się od spodu. Z reguły to jest robione na ognisku w dość prymitywnych warunkach. W takich warunkach, ponieważ piasek uzyskuje wyższą temperaturę niż powietrze, jeżeli kryształ nie popęka, bo jeszcze to się może zdarzyć, że kryształ popęka, ale jeżeli kryształ nie popęka, to wtedy będziemy mieli kryształ ametrynu z barwą uzyskaną sztucznie z ametystu, ale on będzie wyglądał tak, że granica pomiędzy częścią ametystową i cytrynową będzie idealnie ostra, dokładnie odwzoruje powierzchnię piasku.
Więc nie będziemy mieli tego charakterystycznego dla wzrostów bliźniaczych na prawie brazylijskim, charakterystycznego takiego znaczka, znaczy takiego kształtu, jak wnętrze znaczka Mercedesa. Bardzo ciekawy kamień. Generalnie dla kwarców jest bardzo trudno oznaczyć, czy to są kwarce naturalne, czy kwarce syntetyczne. Po prostu synteza jest prowadzona w bardzo zbliżonych warunkach do tych, w jakich kryształy rosną w naturze. Więc jest to trudne. Są kryształy, których może nie, że w ogóle się nie da oznaczyć, ale ich oznaczenie jest nieopłacalne. Po prostu przy niskiej cenie kwarcu, jeżeli klienci mi przynoszą duże loty kamieni, one, szczególnie kupione w Indiach, one zasadniczo zawsze są pomieszane, kryształy naturalne z kryształami syntetycznymi, to zawsze dzielę te kryształy na trzy grupy. Jedna grupa to są kamienie na pewno naturalne, druga grupa to są na pewno syntetyczne i trzecia grupa to jest grupa kryształów, o których nie można nic powiedzieć, ponieważ wartość takiego kryształu, tam jest kilkanaście, w zależności od rozmiaru, kilkadziesiąt złotych za karat, a badanie kosztuje od 150, nawet kilkuset złotych, więc po prostu nie opłaca się tego sprawdzać. Lepiej kamienie wątpliwe sprzedawać jako syntetyczne, bo one też nie są całkowicie bezwartościowe, a nie wydawać tych pieniędzy, ponieważ badania są na tyle drogie, że nie opłaca się ich wykonywać. Nie odzyskamy pieniędzy za wykonane badania. Oczywiście ametryny, naturalne ametryny z Boliwii są też często spotykane na rynku. One właśnie mają takie troszkę mniej atrakcyjne barwy, troszkę bardziej pastelowe. Te ametysty, które są uzyskiwane poprzez napromieniowanie, a potem odpowiednie wygrzewanie, a następnie przerabiane dalej, częściowo wygrzewane, aż tak, aż się nie odbarwią tak, że uzyskamy cytryn, czyli te ametryny z barwą uzyskaną syntetycznie, z kryształów oczywiście naturalnych, poprawianych, też właśnie bardzo łatwo odróżnić w ten sposób, że obserwując przebieg stref barwnych wewnątrz kryształu i obserwując to, jak te strefy przebiegają w stosunku do zbliźniaczy. Bo kształt bliźniaka brazylijskiego jest bardzo charakterystyczny dla bardzo łatwo go odróżnić od tych struktur, które powstają wewnątrz kryształu podczas jego syntetycznego wzrostu.